Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Niezwykłe jest to, że Symeon i Anna razem zrozumieli, że to, co widzą i słyszą, jest działaniem Pana Boga. Zauważmy rzecz taką, że kiedy ludzie rozumieją Pana Boga, to też zaczynają rozumieć siebie, dogadują się ze sobą. Wspólnota wierzących to ludzie, którzy razem uczą się wierzyć Bogu, razem się cieszą, razem tworzą, sprzeczają się, godzą, lecz nie trwają w uborze, w nieprzebaczeniu. Ten upór się ich nie ima. To przebaczenie potrafi od nich odejść. Maryja doświadczy tego, co jest taką dwubiegunowością życia człowieka. Radości i cierpienia, pocieszenia i bólu. I to wszystko przygotował dla Maryi Syn, który się narodzi. Maryi nie czeka beztroska przyszłość. Ona cieszy się narodzinami Syna, ale jest w tej radości ból, że dla Niego nie było miejsca w Gospodzie. Dla Niego nie było miejsca przede wszystkim w ludzkim sercu. Za radością może nas czekać cierpienie. Za dobrymi nowinami, nowiny niekorzystne dla nas, które sprowadzają ból serca. My niejednokrotnie cierpimy, chociaż nic złego nie czynimy. Uciekamy przed kimś lub przed czymś, choć chcielibyśmy doznawać stabilizacji jakiejś duchowej, moralnej, emocjonalnej. Zobaczmy, że czasem wiedzie się tak, jakbyśmy nie chcieli, jakbyśmy nie życzyli nikomu innemu, a tym bardziej sobie. W świątyni, na modlitwie, dając Bogu swoje życie, możemy odkryć, że będzie ono trudne, że to życie będzie trudne ze sobą, ale też w relacji z innymi. Bóg wyzwala w nas radość, ale są też i takie chwile, kiedy Bóg jest dla nas niezrozumiały. On budzi w nas sprzeciw. Domaga się bowiem od nas przemiany w bólu. On chce, żebyśmy chodzili w ciemności dla naszego duchowego dobra. Bo kiedy chodzimy w ciemności, to oznacza, że ufamy Bogu, że On nas prowadzi. Maryja była kształtowana przez ból. Między innymi te środki były u podstaw jej formacji. Modlitwa, radość, ból i ucieczka. Zobaczmy takie cztery zasadnicze filary, jakby ścieżki jej życia. Modlitwa, radość, ból i ucieczka. Symeon należy do tej kategorii ludzi, którzy
w obliczu bliskiej śmierci potrafią z wdzięcznością patrzeć na minione życie. Zobaczmy, jak u nas to wygląda. Bez względu na to, ile lat żyjemy, czy potrafimy spojrzeć z wdzięcznością Panu Bogu za to, co już minęło. A było sytuacji wiele dobrych. Były też sytuacje takie przykre, do których nigdy byśmy nie chcieli powrócić. Życie jest piękne i wartościowe, jeśli jest komuś oddane. Aby to życie ludzkie stało się pełnym, znaczącym, potrzeba, żeby było naprawdę oddane Panu Bogu. To, czego Bogu nie poświęcamy, to nie ma smaku. Nie daje wewnętrznej mocy. To nas nie pociesza. Czasem się dziwimy, że pewne rzeczy nam nie wychodzą. Być może dlatego, że nie zostały oddane Jezusowi z zaufaniem. Aby miłość ludzka miała moc i była miłowaniem do końca, potrzeba oddania się tej miłości, która niczego nie zatrzymuje, ale umacnia, ubogaca i oddaje z powrotem. Tak jak było to w życiu starca Symeona, prorokini Anny, ale przede wszystkim w życiu Maryi i Józefa.